Dzień dobry Państwu, myślę, że możemy zacząć. Ja się nazywam Tomasz Stefaniuk, jestem adiunktem tutaj na naszym wydziale i troszeczkę chciałbym Państwu powiedzieć o tematyce badawczej, którą się zajmujemy, o metamateriałach, ponieważ ja się zajmuję światłem, będę to opowiadał raczej z mojej perspektywy, chociaż troszeczkę innych aspektów też się pojawi w trakcie tej mojej prezentacji. Oczywiście postaram się Państwu wyjaśnić, czym są materiały, dlaczego nas to fascynuje. No i mam nadzieję, że troszeczkę Państwa zarażę entuzjazmem dotyczącym tej dziedziny. Nim zaczniemy, chciałbym takie trzy wypowiedzi przytoczyć, które chciałbym, żeby Państwo mieli w trakcie całej tej prezentacji gdzieś w głowie. Pierwsza wypowiedź to jest Alberta Michelsona z 1894 roku. To był taki znakomity fizyk, który udowodnił, że eter czy koncepcja eteru jest błędna, że coś takiego jak eter nie istnieje i światło może się bez problemu propagować bez żadnego ośrodka. I ten oto człowiek powiedział, że w 1894 roku, że jest znikome prawdopodobieństwo, że zostaną prawa fizyki uzupełnione w wyniku jakichkolwiek nowych odkryć. Jest to tyle zdumiewające, że to zdanie padło, nim cała kwantowa teoria powstała. I chciałbym to powiedzieć tutaj, znaczy chciałbym przytoczyć to w tym momencie, żeby Państwu uzmysłowić, że nigdy nie należy mówić nigdy. To znaczy do tej pory ciągle odkrywane są nowe rzeczy, nowe zjawiska, próbujemy je wykorzystać na nowe sposoby. I nigdy nie należy zakładać, że to, co już wiemy i co znajduje się w podręcznikach za 10, 15 i 20 lat będzie tak samo aktualne, jak jest teraz. Drugie zdanie, które chciałbym przytoczyć, czy może anegdotkę, to jest anegdotka, która dotyczy Faradaya, czy jednego z ojców elektryczności. Kiedy brytyjski premier odwiedził jego laboratorium i spytał o jedno z urządzeń, które tam się znajdowało, to Faraday odpowiedział, że ono jeszcze nie wie, do czego ono będzie służyć, ale z pewnością zostanie obłożone jakimś podatkiem. I to jest ciągle w jakimś sensie aktualne dotyczące, jeśli to dotyczy tych badań, które prowadzimy. To znaczy jest tak, że one nas fascynują z punktu widzenia fizyków, bo odkrywamy nowe rzeczy, rzeczy, które są sprzeczne z tym, czym byliśmy nauczani, czy sprzeczne, czy może niepełne w stosunku do tego, czym ja byłem na przykład uczony, jak jeszcze byłem studentem, które mogą na pierwszy rzut oka się wydawać zupełnie niepraktyczne, a potem, kto wie, za kilkanaście lat, czy kilkadziesiąt lat może się okazać, że to rzeczywiście ma praktyczne przełożenie. Więc część z tych rzeczy, o których dzisiaj będę opowiadał, rzeczywiście ma bardzo taki aplikacyjny charakter i od razu możemy powiedzieć, o, to jest świetne, możemy to zastosować tu, a część z tych rzeczy to jest troszeczkę taka zabawa, to znaczy jest tak, że pewne rzeczy zostały odkryte, pewne rzeczy zostały zrobione, wszystko jest piękne i ładne, ale takie praktyczne zastosowanie, no to jeszcze trzeba na to poczekać. A trzecia wypowiedź to jest już zdecydowanie bardziej współczesna. Ten pan, którego Państwo tu widzą, to jest dyrektor techniczny Microsoftu. Co prawda już były, ale przez szereg lat pełnił tą funkcję, który posiada ponad 800 patentów w Stanach Zjednoczonych. I on powiedział, że metamateriały to jest najbliższe coś do magii, o czym kiedykolwiek słyszał. I trochę w tym jest też prawdy i postaram się Państwa do tego przekonać. No dobrze. Załóżmy, że chcą Państwo skonstruować jakieś urządzenie. Nieważne, czy to jest aparat fotograficzny wyposażony w nowy, super obiektyw, który dawa Państwu rozdzielczość do tej pory niespotykaną, czy planują Państwo nową generację paneli słonecznych o niespotykanej wydajności, czy może jednak chcą Państwo coś związanego z telekomunikacją, tak żeby zwiększyć tą przepustowość danych. Bez względu na to, o czym myślimy, prędzej czy później będziemy musieli spojrzeć na tablicę Mendelejewa i spojrzeć, jakimi pierwiastkami my dysponujemy, jakie one mają własności i który z nich się najlepiej nada do tego, co chcemy osiągnąć. Oczywiście może być to pojedynczy pierwiastek, może być to związek pierwiastków, no ale zawsze w jakiś tam sposób jesteśmy ograniczeni przez te fundamentalne prawa, które rządzą światem. No i tak, jeśli chcielibyśmy skonstruować procesor, to oczywiście wzięlibyśmy krzem, chcielibyśmy skonstruować jakieś dobre zwierciadło, to pewnie użylibyśmy aluminium, czasami użylibyśmy srebra, ale w niektórych zastosowaniach jest to za mało. Nawet jeśli weźmiemy najczystsze aluminium albo najczystsze srebro, to zwierciadło nigdy nie będzie miało
100-procentowego współczynnika odbicia. I pytanie, które tu się jawi, czy możemy coś z tym zrobić, czy możemy troszeczkę poprawić tą naturę i w jakiś taki sposób zaprojektować te nasze urządzenia, żeby miały jednak tą wydajność lepszą, niż by to wynikało oryginalnie z użytych materiałów. Nim jednak do tego przystąpimy, musimy troszeczkę sobie opowiedzieć o tym, jak w ogóle światło widzi materię i w jaki sposób z tą materią oddziaływuje. Światło w ogólności jest falą elektromagnetyczną, gdzie mamy dwa oscylujące pola, pole elektryczne i pole magnetyczne. To pole magnetyczne troszeczkę słabiej oddziaływuje z materią niż pole elektryczne, dlatego z reguły to co widzimy, jest związane z tym oscylującym polem elektrycznym. I teraz w zależności od tego, jaką ta fala ma długość, czyli innymi słowy, jaki jest odstęp pomiędzy tymi dwoma maksimami tego oscylującego pola, albo innymi słowy, jak szybko te pola się zmieniają, pole elektryczne i magnetyczne w czasie, jak szybko one oscyluje, okazuje się, że to ma fundamentalne znaczenie do tego, jak taka fala oddziaływuje z materią. No tu mamy pełny zakres długości fali, którymi dysponujemy, od fal radiowych do promieniowania gamma. No i czym krótsza jest długość fali, tym inne jest to oddziaływanie. Także mamy bardzo przenikliwe promieniowanie rentgenowskie czy promieniowanie gamma, a z drugiej strony mamy fale radiowe, które praktycznie odbijają się od budynków, a nawet od jonosfery. Więc ta częstotliwość, a opis matematyczny wszystkich tych fal jest dokładnie taki sam. Czyli tak naprawdę to, co determinuje to, jak światło oddziaływuje z materią, to jest ta częstotliwość drgań, jak szybko ta fala oscyluje, jak szybko te pola oscylują i jaką energię niesie taka fala. Co się dzieje, jak fala elektromagnetyczna napotka sobie taki atom gdzieś tam na swojej drodze? Okazuje się, że bardzo ładnie opisuje to taki model bardzo podstawowy, który został skonstruowany w XIX wieku, ale ciągle bardzo dobrze funkcjonuje. Otóż okazuje się, że po przyłożeniu takiego pola elektrycznego do atomu, który jest w ogólności obojętny, ta chmura elektronów wychyli nam się w jedną stronę w stosunku do dodatnio naładowanych na przykład jonów sieci. Więc efektywnie to, co się stanie, to będziemy mieli więcej ładunku ujemnego zgromadzonego z tej strony, więcej ładunku dodatniego zgromadzonego z tej strony, powstanie nam taki dipol elektryczny. Ponieważ nasza fala oscyluje, no to te ładunki też będą się przesuwać w prawo i w lewo względem tego centrum. I to jest dokładnie ten model, który tu Państwo widzą. To jest taki model oscylatora harmonicznego. Czyli możemy mieć piłeczkę na sprężynce, ta sprężynka się rusza i ten ruch jest dokładnie takim samym ruchem, jakim wykonują te elektrony wokół tego dodatnio naładowego jądra. Ponieważ w ogólności w materiale takich atomów jest dużo, takich jonów sieci też jest dużo, to na co patrzymy, to jest taka efektywna wartość. To znaczy, jak te wszystkie atomy wspólnie oddziaływują z tym naszym polem elektromagnetycznym. I za tym kryje się taka wartość fizyczna zwana przenikalnością elektryczną. To jest bardzo ważna wartość, za chwilę do niej wrócę. I analogiczna sytuacja występuje w przypadku pola magnetycznego. Mamy dipole magnetyczne, jeżeli przyłożymy pole magnetyczne oscylujące do tego naszego materiału, to te dipole mogą się w pewnym stopniu uporządkować zgodnie z polem albo przeciwnie polem, w zależności od materiału. Czasami nie chcą się uporządkowywać, ale za tym wszystkim stoi taka właśnie makroskopowa wartość mi, czyli przenikalność magnetyczna, i te dwie wartości opisują nam to, co dzieje się z materiałem podczas oddziaływania z falą elektromagnetyczną. Do tego mamy metale. W metalach troszeczkę sytuacja jest bardziej skomplikowana, no bo poza tymi elektronami, które tutaj są związane z tym dodatnio naładowanym centrum, mamy jeszcze tak zwane elektrony swobodne. Te elektrony swobodne mogą się po całym krysztale czy całym materiale, który mamy, swobodnie poruszać. No i one odpowiadają nam za przewodnictwo w metali, czy coś, co mamy dobrze poznane, jest związane z elektrycznością. Te materiały mają inną ciągliwość, kowalność, dobre przewodnictwo cieplne i za to wszystko odpowiadają te elektrony swobodne, które mogą się poruszać, jeśli przyłożone jest do naszego ośrodka jakieś zewnętrzne pole elektromagnetyczne. Dlaczego to jest ważne z punktu widzenia optyki? Na pewno słyszeli Państwo o współczynniku załamania materiałów. Współczynnik załamania jest tak naprawdę miarą tego, jak światło zwalnia, wchodząc do jakiegoś
ośrodka. Światło w ośrodku propaguje się wolniej niż w próżni i o tym mówi ten współczynnik załamania, czyli prędkość światła w próżni jest podzielona przez prędkość światła w ośrodku i tak mamy nasz współczynnik załamania. Jednocześnie ten współczynnik załamania wiąże się z tymi wielkościami, o którymi przed chwilą sobie powiedzieliśmy, z wartością przenikalności elektrycznej i z wartością przenikalności magnetycznej. Oczywiście w takim życiu codziennym, to z czym się Państwo spotykają, no to ze współczynnikiem załamania są związane takie pojęcia jak załamanie na granicy pomiędzy powietrzem i wodą, które tutaj widzimy na przykład w tym słoiku, albo z pewnością Państwo widzieli, będąc gdzieś nad jeziorem, że się wydaje, że jeżeli włożymy jakiś obiekt pod wodę, no to ten obiekt wydaje nam się, że znajduje się w innym położeniu niż w rzeczywistości się znajduje, dlatego że fale na granicy dwóch ośrodków ulegają załamaniu, dlatego że oba ośrodki mają inną wartość współczynnika załamania. Ten współczynnik załamania silnie zależy od długości fali, tak jak sobie powiedzieliśmy. Inaczej fale oddziaływują z zakresu fal radiowych z materią, inaczej z zakresu fal światła widzialnego, inaczej z promieniowania rentgenowskiego, ale nawet w obrębie samego zakresu widzialnego, czy jesteśmy tu, widzimy, że ta wartość współczynnika załamania nie jest stała, to jest wartość, która się zmienia. No i w związku z tym mamy rozszczepienie światła na przykład w pryzmacie. Jeżeli poświecimy światłem białym, to mamy taką ładną tęczę. No i tak samo na kropelkach wody, ponieważ ten współczynnik załamania zależy od długości fali, różnie te promienie się załamują na granicy pomiędzy kropelką wody a powietrzem. Mamy wielokrotne odbicie i w efekcie na wyjściu widzimy tęczę. Oczywiście pierwszym elementem, jeżeli już mamy zdefiniowany współczynnik załamania, który nam się przyda, no pierwszym jakimś takim elementem optycznym, o którym moglibyśmy pomyśleć o skonstruowaniu, to jest soczewka. Soczewka oczywiście jest wykonana z materiału, który ma wyższy współczynnik załamania niż powietrze, dzięki czemu poprzez to, że możemy ją odpowiednio wyszlifować, jesteśmy w stanie uzyskać obraz powiększony, pomniejszony albo skonstruować bardziej skomplikowane obiektywy. I jeśli dobrze by się zastanowić, to troszeczkę tutaj nauka się nie popisała, czy może postęp się nie popisał, dlatego że to, co Państwo widzą, to jest soczewka z roku 750 przed naszą erą. I ta soczewka i zarówno zasada działania takiej soczewki jest dokładnie taka sama, jaka jest wykorzystywana w chwili obecnej w wszelkiego rodzaju obiektywach. Poprzez rozwiązanie równania soczewkowego możemy sobie uzyskać obraz rzeczywisty albo obraz pozorny. I to jest dokładnie taki sam element, który jest elementem bazowym bardziej skomplikowanych obiektywów. Czyli jakby się zastanowić nad tym, no to przez prawie 3000 lat niewiele się w tej materii zmieniło. No i może rzeczywiście najwyższy czas, żeby jednak coś drgnęło. No i właśnie to jest to, o czym Państwu chciałem opowiedzieć. Ten człowiek, który Państwo tutaj widzą, to jest Rosjanin Wiktor Weselagow, który w 1968 roku opublikował artykuł teoretyczny. Artykuł teoretyczny dotyczył tego, co się stanie, jeżeli materiał będzie miał tą wartość przenikalności elektrycznej i wartość przenikalności magnetycznej, obie te wartości będzie miał ujemne. Z matematycznego punktu widzenia oznacza to, że ten współczynnik załamania tej naszej soczewki, wody czy czegokolwiek, byłby również wartością ujemną. No i w tej swojej teoretycznej pracy zaczął się zastanawiać, czy to ma sens, jakie by były własności tego materiału, jakby rzeczywiście go skonstruować. No i pierwszą rzeczą, którą zauważył, to to, że takie załamanie na granicy dwóch ośrodków, tutaj linią czerwoną, to do czego jesteśmy przyzwyczajeni, wyglądałoby w inny sposób. Ten promień załamywałby się, ale nie w tą stronę, tylko w tą stronę. To jest tak zwane ujemne załamanie. To jest coś, co on by przewidział. Śmiesznie sytuacja wygląda, jak mielibyśmy ciecz z takiego materiału o ujemnym współczynniku załamania. To jest zwykła słomka w wodzie. To już widzieliśmy, następuje takie przesunięcie. Jeżeli ta ciecz byłaby z ujemnego współczynnika załamania, no to widzimy, że ugięcie tej słomki byłoby w przeciwną stronę. No to już wygląda ciekawiej, no ale może jeszcze nie dość. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, jakby Państwo znowu wybrali się na tą wodę i obserwowali te ryby, które tam gdzieś pływają. W momencie, kiedy
woda miałaby ujemny współczynnik załamania, to to, co byśmy widzieli, to że te ryby lewitowałyby nad powierzchnią wody. Oczywiście tego na co dzień nie widzimy, no bo jednak woda ma dodatni współczynnik załamania, większy od jedności. No niemniej jednak na pewno myślę, że wędkarze by byli przeszczęśliwi, no bo to łatwo by było namierzyć to, co znajduje się pod taflą wody. Ale to, co Veselago zapostulował i co rzeczywiście miałoby bardzo duży sens, to jest to, że z takiego materiału o ujemnym współczynniku załamania moglibyśmy skonstruować soczewkę. Czyli jeżeli mamy jakiś przedmiot, który jest tutaj, to ten przedmiot byłby obrazowany z drugiej strony tej naszej soczewki, po przeciwnej stronie. Dlaczego ta soczewka jest wyjątkowa? Proszę zauważyć, że ona nie ma krzywizny, w odróżnieniu od takich klasycznych soczewek, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Innymi słowy, taka soczewka by działała tak samo dobrze, jeżeli obiekt znajdowałby się tutaj, jeżeli ten obiekt znajdowałby się wyżej, jeżeli ten obiekt znajdowałby się niżej, to działanie tej soczewki zawsze by było takie same i zawsze by było praktycznie idealne. No to już się robi ciekawiej. Tak by wyglądał obraz skonstruowany z takiej soczewki. I jeżeli przeprowadzić symulację numeryczną i sobie popatrzeć, to rzeczywiście jest tak, że jeżeli tu mamy tą naszą soczewkę, taki prostokątny element, to widzimy, że na granicy to światło załamałoby się ujemnie, tu mamy drugą granicę i przeszłoby dalej. Czyli w zasadzie wydawałoby się, że to wszystko, co zapostulował Veselago w tym papierze teoretycznym, ma jakiś sens. Więc dlaczego ten papier przeleżał w szufladzie przez 30 lat. No, jeden powód był taki, że był napisany po rosyjsku zapewne, ale drugi powód był taki, że taki materiał o ujemnym współczynniku załamania, czyli o dwóch ujemnych wartościach przenikalności elektrycznej ujemnej i magnetycznej niespecjalnie istnieje. To, co dysponujemy, to są dielektryki, woda, kryształy, półprzewodniki, to jest ta ćwiartka. Metale, które mamy, to jest ta ćwiartka, czyli mamy ujemną wartość przenikalności elektrycznej, ale dodatnie wartości przenikalności magnetycznej. Te dwie ćwiartki, które są tutaj niżej, czyli z wartościami mniejszymi od zera, nie występują w przyrodzie. Dlatego też ten artykuł, czy ta propozycja Veselago, no nie spotkała się ze zrozumieniem świata naukowego, no bo no można się różnymi rzeczami zajmować, ale jeżeli to nie ma absolutnie żadnego praktycznego zastosowania, no to po co strzępić język? No i okazuje się, że właśnie to jest jedna z tych myśli przewodnich, którą Państwu na początku próbowałem zaszczepić, że wcale tak nie musi być i że tą ćwiartkę też jesteśmy w stanie zagospodarować i to są właśnie metamateriały, o których sobie będziemy mówić. Rzecz się dzieje w roku 98, czyli blisko 2000, kiedy tych dwóch dżentelmenów, John Pendry z Londynu i David Smith ze Stanów Zjednoczonych, wymyślili sposób, jak obejść te fundamentalne ograniczenia, które narzuca nam natura. Generalnie ujemną wartość przenikalności elektrycznej, czyli tego epsilonu mniejszego od zero, jak Państwu powiedziałem przed sekundą, no nie powinien być problem, bo możemy wykorzystać dowolny metal i on tą wartość ma ujemną. Problem jest taki, że metale niespecjalnie są transparentne. Ta wartość epsilon rzeczywiście jest ujemna, a ona jest bardzo, bardzo ujemna. Dlatego to, co się dzieje ze światłem, jak pada na taki metal, to ono się praktycznie całkowicie odbija. To są te swobodne elektrony, o których Państwu wspomniałem. One bardzo łatwo ekranują to zewnętrzne pole elektryczne, to pole związane ze światłem i w związku z tym mamy bardzo silny współczynnik odbicia, ta fala praktycznie do materiału nie wnika. No i ci panowie zaproponowali, a co jeśli zamiast takiego materiału objętościowego ja wezmę po prostu pręciki z tego metalu i rozseparuję je o jakiś dystans, czyli wprowadzę powietrze, które ma dodatnią wartość współczynnika załamania, te pręciki mają ujemną wartość współczynnika załamania, no i może to wszystko razem da nam ciągle ujemną wartość wartości przenikalności, ale to już nie będzie minus nie wiadomo ile, tylko powiedzmy minus 5, minus 10. No i rzeczywiście ten pomysł zastosowali. Gorzej było z tą ujemną wartością przenikalności magnetycznej, no bo jak Państwu powiedziałem, to takie materiały nie istnieją. Ale ci panowie wykorzystali pewne fundamentalne prawa fizyki, które wtedy już oczywiście były znane, a mianowicie takie, że jeżeli mamy drut, przez który płynie prąd, to wokół tego drutu wytwarzane jest pole magnetyczne. Ono jest stowarzyszone z przepływającym ładunkiem w tym naszym drucie
elektryczny. I oni powiedzieli tak, weźmy taki drucik, zrób z niego taką strukturkę typu split ring, czyli taki rezonator pierścieniowy, który tutaj ma przerwę i poświećmy na niego falą. Co się stanie elektromagnetycznie? Powiedzieliśmy sobie, że to pole elektryczne spowoduje ruch ładunków. No i rzeczywiście te ładunki zaczną nam się poruszać w tym pierścieniu, a ponieważ nasza fala elektromagnetyczna oscyluje, no to te ładunki będą się poruszać raz w jedną stronę, raz w drugą, raz jedną, raz w drugą. No i ponieważ one się poruszają, wokół tych poruszających się ładunków, czy wokół tego drucika, przez który przepływa ten prąd, zacznie być wytwarzane pole magnetyczne. Wszyscy to do tej pory znali. W efekcie tego to pole magnetyczne, które będzie wytworzone, będzie miało przeciwny zwrot do pola magnetycznego tej fali, która pada na taki rezonator. Czyli w sposób sztuczny wytworzyliśmy coś, co generuje nam pole magnetyczne. Nie jest to materiał magnetyczny, ale w sposób sztuczny jest to w stanie to pole nam wygenerować. No to weźmy sobie macierz takich rezonatorków, poświećmy na to światłem i zobaczmy, co się stanie. I to jest struktura, która została skonstruowana. Powiedziałem Państwu, że bierzemy metalowe druciki z jakimś tam odstępem między sobą, druciki są, bierzemy te nasze rezonatorki, które tutaj widzimy, są rezonatorki i świecimy falą i zobaczymy, co się stanie. To jest taki materiał jednowymiarowy, czyli on działa tylko w jedną stronę. To jest taki materiał dwuwymiarowy, więc możemy z różnych stron poświecić i to zadziała. To jest eksperyment, który został przeprowadzony. To jest źródło mikrofal, czyli fal z zakresu mikrofalowego. To jest nasza strukturka, przez którą świecimy. No i to, czego byśmy się spodziewali, to, że ta nasza fala powinna się ugiąć gdzieś tu, jeżeli jest to materiał taki klasyczny z dodatnim współczynnikiem załamania. A okazało się, że ta fala ugięła się w tą stronę, czyli eksperyment potwierdził, że to rzeczywiście działa. Dlaczego to działa? A mianowicie sekretem jest to, że jest wielkość tych elementów, z których to wszystko zostało wykonane. Powiedziałem Państwu, że zastosowano promieniowanie mikrofalowe. Dlaczego oni nie zastosowali promieniowania widzialnego? Oczywiście byłoby to dużo bardziej spektakularne. Otóż cała koncepcja metamateriałów polega na tym, że te pojedyncze elementy, te komóreczki, które my tutaj mamy, muszą być dużo mniejsze niż długość fali tego światła, którym oświecamy. Jeżeli ta długość fali jest krótka, no to fala elektromagnetyczna, można powiedzieć, że widzi poszczególne elementy, z którego my mamy zbudowany ten nasz materiał. Jeżeli jednak ta długość fali rośnie i rośnie, to ten obraz zaczyna się rozmywać, aż w pewnym momencie ten materiał staje się jednorodny. Czyli ta fala elektromagnetyczna de facto nie zdaje sobie sprawy, co tam w środku siedzi w tym materiale. Ona tylko widzi, że mam ujemny współczynnik załamania, no to oddziałuje jak z materiałem o ujemnym współczynniku załamania, ale te wszystkie elementy i to wszystko, co tu jest, nie zaburza w żaden sposób propagacji tej naszej fali przez materiał. No i taka jest mniej więcej definicja metamateriałów. Czyli to są sztuczne materiały o właściwościach niespotykanych w przyrodzie i te właściwości wynikają raczej z tego, jak zaprojektujemy tą naszą strukturę, a niekoniecznie jest bezpośrednią pochodną właściwości materiałów, z których my to użyjemy. Tu powiedziałem Państwu na razie o takich zastosowaniach optycznych. Zdecydowanie tych zastosowań jest dużo, dużo więcej. To, co Państwo widzą, to jest liczba publikacji naukowych rocznie z dziedziny metamateriałów. No i widzą Państwo, że to rzeczywiście bardzo dynamicznie się rozwija. I mimo tego, że niektóre tematy są już w pewnym sensie wyeksploatowane i stwierdziliśmy, że tutaj nic ciekawego nie ma, to cały czas są nowe pomysły i nowe zastosowania. To jest takie drzewo metamateriałów, które w jednym z takich artykułów przeglądowych się ukazało. No, jak Państwo widzą, niektóre tematy są już bardzo dobrze poznane, między innymi właśnie ujemny współczynnik załamania, sztuczny magnetyzm czy metamateriały chiralne. To te jabłuszka, które tutaj są zielone, to są tematy, które do tej pory są jeszcze badane i nie wiadomo, gdzie nas to zaprowadzi, a w międzyczasie pojawiły się metamateriały akustyczne, metamateriały mechaniczne, metamateriały termiczne, metamateriały związane z energiami odnawialnymi, metamateriały cyfrowe, więc proszę zobaczyć, że to dosyć daleko zawędrowało od tej koncepcji soczewki, o której na początku sobie rozmawialiśmy. Sekret jest taki, że długość fali musi być dużo większa od tej komórki elementarnej metamateriału.
A zatem, jeżeli my chcemy zrobić jakiś metamateriał dla zakresu widzialnego, a nie dla zakresu mikrofal, to znaczy, że my musimy te strukturki robić bardzo, bardzo małe. I stąd wynika problem, tak? To znaczy, że jeżeli chcemy te wszystkie własności przenieść z tego zakresu mikrofalowego do tego zakresu widzialnego, to nie tylko ja muszę mieć dobry pomysł, ale ja muszę mieć też technologię, która pozwoli mi zrobić te pojedyncze elementy naprawdę, naprawdę małe. Tu gdzieś jest średnica ludzkiego włosa, tutaj są gdzieś bakterie, tutaj jest zakres widzialny, no to znaczy, że moje strukturki muszą być mniejsze niż zakres widzialny, czyli schodzimy do zakresu 100 nanometrów albo mniej i dopiero wtedy to będzie działało i dlatego to jest takie trudne. No jak Państwo wiedzą, na przestrzeni lat to bardzo wyewoluowało. Tu mamy tę naszą pierwszą strukturkę z roku 2000, a to są różne kształty, które zostały zaproponowane. Część z nich zostały zrobione takimi metodami tak zwanej samoorganizacji, czyli te materiały zostały wykorzystane pewne takie mechanizmy samoukładania, a potem jakiegoś naparowywania, tak żeby uzyskać w efekcie właśnie tego typu kształty. Albo na przykład technikę litografii elektronowej, gdzie za pomocą wiązki elektronów pracowicie się rzeźbi te kształty linijka po linijce. Także przekrój własności jest dosyć duży. W pewnym momencie się okazało, że te metamateriały objętościowe rzeczywiście działają, rzeczywiście można zejść do zakresu widzialnego, o czym jeszcze za chwilę powiem, ale to nie jest tak łatwo, żeby zrobić, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że one są dosyć stratne, to znaczy, że rzeczywiście działają jak miały działać, ale duża część światła jest pochłonięta w takich materiałach. I w tym momencie pojawiła się koncepcja metapowierzchni. Innymi słowy, pomyślano, no dobrze, to może zamiast robić taki wielki materiał objętościowy, to może ja podobne efekty jestem w stanie uzyskać, rzeźbiąc moje strukturki tylko i wyłącznie na powierzchni materiału. I to jest taki przykład, który tu Państwo widzą. To są takie kształty liniowe. Każdy z nich ma troszeczkę inny wzór. Część jest takie L-kształtnych, część jest wyprostowanych. I okazuje się, że każdy z tych wzorów troszeczkę wprowadza inne przesunięcie fazowe dla tej mojej fali elektromagnetycznej. To, co robi taka normalna soczewka, to de facto też wprowadza przesunięcie fazowe, tylko my to robimy na skali mniejszej niż długość fali. No i w efekcie, to co Państwo tu widzą, to są różne strukturki, które zostały wytworzone. Ta skala charakterystyczna, tu na przykład widzimy, to jest 100 mikronów, 100 nanometrów, to jest 500 nanometrów, czyli taki pojedynczy element, który tutaj widzimy, ma pewnie z 200 nanometrów, coś takiego. I jak to działa? No, okazuje się, że bardzo dobrze. To znaczy, jeśli chodzi o obrazowanie i o metamateriały i konstrukcję soczewki, to pewnie to, co Państwo na co teraz patrzą, to jest rzeczywiście przyszłość. Dlatego, że ta strukturka, którą Państwo tutaj widzą, trochę tak wyglądająca jak te kamienie w Stonehenge w Wielkiej Brytanii, to jest taki zoom z mikroskopu elektronowego. To, co Państwo widzą, to jest ta próbeczka, czyli każdy z tych kwadracików jest zbudowany właśnie z takiego lasu strukturek. To jest ekwiwalent tego obiektywu. To, co jest ważne, to to, że one mają tutaj mniej więcej 200 nanometrów wysokości, te pręciki, i załatwiają sprawę. Ten obiektyw jest mniej więcej taki i kosztuje, no oczywiście zależy od obiektywu, no ale od 10 do 40 tysięcy złotych. To przy dobrych wiatrach będzie można fabrykować czy wytwarzać metodą stempelka. Czyli robię stempelek w miękkim polimerze, mam jedną strukturkę, następny stempelek drugą strukturkę, następny stempelek kolejną strukturkę. Proszę zobaczyć, jak to daleko odeszło od tych klasycznych soczewek, gdzie rzeźbimy obie powierzchnie i tylko i wyłącznie dlatego mamy obrazowanie. W międzyczasie okazała się jeszcze jedna dosyć fascynująca rzecz, czyli Veselago, on nie zauważył tego, ale właśnie Pendry, który rozpoczął tę pracę szerokim frontem dotyczące metamateriałów, zauważył, a mianowicie, że mogą mieć one potencjalnie jeszcze jedno niesamowite zastosowanie. W optyce istnieje coś takiego jak kryterium dyfrakcyjne, to znaczy, że jeżeli mamy dwa punkty, które są blisko siebie położone, to obraz, który nam wyjdzie po drugiej stronie naszego układu optycznego, czyli ten, który zrekonstruujemy, to są dwa maksima, ale one przestają być rozróżnialne. Jeżeli ja te dwa punkty zacznę zbliżać i zbliżać do siebie, to okazuje się, że te dwa punkty zupełnie będą nierozróżnialne i to mi się zleje w jedno wielkie maksimum. To jest właśnie ograniczenie dyfrakcyjne. To jest związane znowu z tym, że fala niespecjalnie widzi elementy, które są mniejsze niż połowa jej długości.
a które jest bardzo dużym ograniczeniem generalnie w wszelkiego rodzaju mikroskopii. To znaczy, że nawet jeśli wzięliby Państwo tą klasyczną soczewkę i zrobili ją z super materiału, albo zrobili ją o wielkiej średnicy, metrów, dwóch metrów, trzech metrów, to nigdy Państwo nie będą w stanie zobaczyć tych pojedynczych punkcików, o ile one są bliżej położone niż połowa długości fali tego oświetlenia, które chcemy wykorzystać. W praktyce to wygląda tak, to znaczy jeżeli mamy na przykład takie rąby, czyli jakiś obiekt, który jest w kształcie rąbów, to jest zdjęcie z mikroskopu AFM, takiego mechanicznego, tam troszeczkę na innej zasadzie to działa, to jeżeli chciałbym zrobić zdjęcie za pomocą mikroskopu optycznego, to jest to, co Państwo by uzyskali. Czyli tam, gdzie są te małe, ostro zakończone końcówki, no to widzą Państwo, że ten obraz zaczyna się nam rozlewać. To jest właśnie to kryterium dyfrakcyjne i to jest to, co nam ogranicza tą naszą zdolność rozdzielczą w zasadzie wszystkich urządzeń optycznych. A okazuje się, że metamateriały mają pewną zadziwiającą cechę. One potrafią wzmacniać tą informację, która jest w tym obrazie, ta informacja dotycząca tych właśnie szczegółów, która jest, ale te szczegóły, ta informacja jest tracona na bardzo bliskich odległościach, odległościach rzędu setek nanometrów, czyli mniej więcej 100, 200, 300 nanometrów za tym moim obiektem. Jeżeli ja nie wychwycę tej informacji, to ona jest bezpowrotnie tracona. I okazuje się, że metamateriały mają pewną zadziwiającą cechę, a ta cecha polega właśnie na wzmocnieniu tych fal zanikających. To jest taki eksperyment z 2005 roku, który się ukazał w czasopiśmie Science, czyli bardzo dobrym czasopiśmie naukowym, gdzie był pierwszy dowód na to, że rzeczywiście taka struktura kanapkowa, tutaj rolą tego materiału tak naprawdę pełniła ta cieniutka warstwa srebra, którą tutaj widzimy, one rzeczywiście te fale zanikające, te fale, które niosą informacje o tych szczegółach naszego obrazu, mogą być wzmocnione. To jest taki przykład, gdzie ten napis nano został zobrazowany i w momencie, kiedy użyliśmy tej takiej soczewki srebrnej, mamy wyższą rozdzielczość niż w przypadku, jeśli byśmy jej nie użyli. Czy to jest metamateriał, czy na razie pojedyncza warstwa srebra, to oczywiście jest sprawa dyskusyjna. No niemniej jednak to, co później zrobiono, to już było prawdziwym metamateriałem. To jest taka soczewka, ona jest rzeczywiście wygięta, a te poszczególne warstwy, które tu Państwo widzą, to są naprzemiennie poukładane materiały. Te warstwy są o grubościach zdecydowanie mniejszych niż połowa długości fali. Tam był wyrezany napis nano. To, co udało się uzyskać, zarówno napis nano, jak i takie dwie linie. To może spojrzmy na te dwie linie, to znaczy dwie blisko położone linie. Tak jak Państwu powiedziałem, jeżeli obrazowalibyśmy takim klasycznym mikroskopem, to co byśmy zobaczyli, to jest właśnie pojedyncza linia. One by nam się dwie zlały do jednego kształtu. To, co udało się uzyskać przez taką soczewkę metamateriałową, to jest odtworzenie tych dwóch linii. Czyli ta rozdzielczość, która jest wyższa. Nie ma pytania. Jaka jest struktura plazmon powierzchniowych? Plazmony powierzchniowe. To jest bardzo ważne. Nie ma warstwy srebrnej. Jak działają? To jest troszeczkę bardziej skomplikowane zagadnienie. O plazmonach specjalnie tutaj nie chciałem mówić w tym momencie. Myślę, że możemy o tym porozmawiać już po wykładzie, dlatego że te mechanizmy, które tutaj są odpowiedzialne za to, że te przenikalności mają pewne określone wartości efektywne, mogą być różne. Jednym z mechanizmów jest właśnie plazmon powierzchniowy plazmon polaryton, który tam może zostać wzbudzony. Nie we wszystkich systemach on występuje, niemniej jednak może mieć rzeczywiście znaczenie. Dobrze, więc jeśli chodzi o obrazowanie, to w tym momencie chciałbym przerwać, ale są inne tematy, które są również ciekawe, związane z metamateriałami. Na pewno kojarzą Państwo koncepcję czapki niewidki, tak, w różnych filmach. Oczywiście nikt nie mówi, w jaki sposób to ma być w praktyce realizowane, no niemniej jednak efekty oczywiście były spektakularne. W przyrodzie takie staranie się być niewidzialnym również występuje. Generalnie sprowadza się do tego, że albo zwierzęta próbują się upodobnić do swojego otoczenia, no albo stosują jakiegoś rodzaju zasłonę dymną, jak na przykład tutaj chyba ta kalamarnica czy cokolwiek innego. No jeżeli pomyśleć, no to ludzie próbują to oczywiście kopiować, tak? No bo to jest najłatwiejsze, czyli możemy albo ubrać się w odpowiedni strój, albo w odpowiedni strój pomalować nasze urządzenie, no albo bardziej wyrafinowane techniki zastosować. Niemniej jednak to troszeczkę jest czymś innym niż to, co widzieliśmy w tych filmach. Oczywiście to, co Państwo
kojarzą, to jest ta słynna technologia stealth, w której teraz wszystko jest robione. Czy to jest prawdziwa czapka niewidka? No też nie. Zasada działania tego polega na tym, aby wiązka radarowa, która jest emitowana z radaru i odbija się od powierzchni naszego samolotu, pod żadnym pozorem nie wróciła z powrotem do naszego radaru. Czyli jeżeli my mamy ten nasz samolot i on jest taki dosyć kanciasty, to jeżeli poświecimy wiązką radarową, to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że ta wiązka się odbije w jakieś inne kierunki niż ten kierunek w kierunku radaru. Właśnie dlatego, że są takie ostre kształty. Więc to też nie do końca jest czapka niewidka. Oczywiście możemy próbować jakieś tam sztuczki takie związane z iluzją, czyli zastosować jakieś zwierciadła, za którymi próbujemy się ukryć. No albo zastosować taką technikę, którą może Państwo kojarzą z filmu z Jamesem Bondem, kiedy on miał ten samochód. Ten samochód był pokryty chyba tam panelami, które wyświetlały obraz, który był za nimi. I okazuje się, że to też jest robione. To jest jakaś grupa z Japonii, jeśli się nie mylę, i rzeczywiście to, co oni robią, to filmują scenę, która jest za naszym delikwentem. Płaszcz służy nam w zasadzie jako ekran. Ten obraz z kamery jest przekazywany i tutaj jest łączony na takim wyświetlaczu, czyli osoba, która patrzy, widzi zarówno to, co jest za naszą osobą, jak i to, co jest przez nią, no i mamy taki efekt tymczasowej transparentności. Co na to fizycy? No, pierwszy pomysł to był rok 2006, znowu magazyn Science, i pomysł polegał na tym, żeby tak skonstruować tą osłonę wokół elementu, który chcemy ukryć, żeby to światło po prostu go opływało. Żeby taki element skonstruować, to znaczy, że my musimy mieć inny współczynnik załamania w zależności od promienia tego pierścienia, w którym my to wszystko ukrywamy. Znowu pierwsze eksperymenty zostały przeprowadzone w zakresie mikrofal. Dlaczego? Dlatego, że łatwo jest zrobić duże elementy, prawda? Możemy za pomocą rąk coś takiego skonstruować. Czy to działa? No rzeczywiście działa. To jest troszeczkę tak, jakby Państwo pomyśleli na przykład o falach na wodzie. Jeżeli mamy jakiś słup, który jest umieszczony gdzieś w wodzie i fala nam go omywa, no to widzimy, że za nim zostaje taki ślad, no i wiemy, że ten słup tam się rzeczywiście znajduje. Taka metamateriałowa konstrukcja rzeczywiście spowodowała, że ta fala bardzo ładnie upływa ten nasz obiekt, który chcemy ukryć, i te fronty falowe, które tu Państwo widzą, są płaskie i bardzo dobrze zrekonstruowane. Więc to działa, ale rzeczywiście dla zakresu mikrofal. Dla zakresu widzialnego to jest dużo trudniejsze, oczywiście ze względu na tą miniaturyzację. Dlatego wymyślono pewne obejście problemu. A może zamiast cały ten przedmiot ukrywać, przykryjmy go pod dywanem. Czyli troszeczkę takie zamiatanie spraw pod dywan, i czy to by zadziałało. Jaka jest idea? Mamy jakiś obiekt. Jeżeli my poświecimy przez ten obiekt, a tu mamy zwierciadło, to ten obiekt jest zrekonstruowany. Jeżeli ten obiekt ma jakiegoś garba, albo na przykład coś pod tym obiektem spróbujemy ukryć, no to w wyniku tego, że mamy tutaj to takie zgrubienie, no to ten obiekt ulegnie nam deformacji. Skoro ulegnie nam deformacji, no to my wiemy, że jest to zgrubienie, czyli my wiemy, że coś pod tym zgrubieniem się znajduje. Ale być może jesteśmy w stanie przykryć to zgrubienie jakimś takim specjalnym metamateriałem, tak żeby pod tym zgrubieniem coś ukryć, a mimo to taka fala, która pada i się odbija, była dobrze zrekonstruowana. To jest strukturka, która została wytworzona, to jest taka strukturka dwuwymiarowa, właśnie wykonana z takich pręcików, o których przed chwilą Państwu wspominałem. I proszę zobaczyć, że w pewnym miejscu jest tych pręcików mniej, w pewnym miejscu jest tych pręcików więcej. Tam, gdzie ich więcej, jest wyższy współczynnik załamania, tam, gdzie jest ich mniej, jest mniejszy współczynnik załamania. W związku z tym to działa, powinno działać właśnie w taki sposób, tak żeby można było coś ukryć pod tym garbem. W praktyce oczywiście to zostało wykonane, to jest taka struktura dwuwymiarowa. Jak Państwo widzą, ona jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Tu jest ten nasz garb, pod którym chcemy coś ukryć. No i w momencie, kiedy poświecimy od dołu na ten nasz garb, a to jest po prostu zwykły materiał, to co zobaczymy, to takie dwie linie związane z minimami. Czyli jak świecimy od dołu na ten nasz materiał, to jeśli poświecimy tutaj na garb z lewej strony, to ta wiązka odbita nam ucieknie, nie zarejestrujemy, czyli mamy minimum w odbiciu. I tak samo z prawej strony na garb, jak poświecimy, też ta wiązka gdzieś tam w bok nam ucieknie i nie zarejestrujemy, czyli mamy minimum w odbiciu.
Ale jeżeli wykonamy prawidłowo taki metamateriał, no to jest to, co zobaczyliśmy, czyli to jest dużo bardziej jednorodne oświetlenie. Częściowo udało się zlikwidować ten garb, czyli udało się ukryć w efekcie coś pod nim. Może to nie jest specjalnie spektakularne, ale to już powinno być. To, co Państwo widzą, to jest taki miękki polimer, na którym znajdują się takie małe komóreczki metamateriałowe. Ten polimer jest elastyczny, czyli teoretycznie możemy nim przykryć dowolne obiekty. No, on powinien oczywiście tak działać, że jeżeli my mamy tutaj jakiś kształt, to ta fala po odbiciu, bez względu na to, czy odbija się w tą stronę, powinna być, te fronty falowe powinny być płaskie, czy odbić się pod kątem też powinny być płaskie, to powinno nam wskazywać, że ten materiał działa. A w praktyce, to jest wynik eksperymentu, czyli to jest struktura, która została wytworzona, to jest właśnie to, jak działa. Czyli mieliśmy na początku dwa elementy, to były dwie linie jakiegoś tam polimeru, które się znajdowały. No i to czapka niewidka, która została tu skonstruowana, została zaktywowana. W momencie, kiedy ona jest aktywowana, te dwa obiekty nam znikają. To jest zakres widzialny, proszę Państwa. Czyli te małe blobki, które tutaj widzimy, to są rzędu kilkudziesięciu nanometrów. Prawda? To jest dosyć trudne do zrobienia. I rzeczywiście okazuje się, że działa. Inna rzecz, gdzie takie metamateriały mogłyby mieć zastosowanie, to jest na przykład komunikacja satelitarna, która w chwili obecnej jest wykorzystywana w jakimś tam stopniu, ale na pewno nie w takim, w jakim można by to zrobić. Jednym z problemów, które tutaj, z którym mamy do czynienia, to to, że my musimy mieć duże anteny. Mamy dużą antenę, ta antena musi być nakierowana na mojego satelitę. Jeżeli teraz ja się przesunę z samochodem, no to wtedy musiałbym tą antenę znowu przekierowywać w kierunku satelity i tak w kółko i w kółko i w kółko i to jest słaby pomysł. Innym rozwiązaniem są tak zwane anteny fazowe, czyli to są anteny aktywne. No problem jest taki, że zużywają one strasznie dużo prądu, są bardzo drogie, no i nigdy nie weszłyby do takiego komercyjnego zastosowania domowego. A jeżeli odpowiednio zaprojektujemy taki metamateriał, żeby był czuły na te długości fali, które są związane z transmisją właśnie satelitarną. Tu widzą Państwo dwa przykłady. Czyli mamy wiązkę, która świeci nam z jednej strony i nagle zmieniamy nasz kąt. Ponieważ antena ta jest oczywiście nieruchoma, nie jest w stanie odebrać takiego sygnału. Ta antena musiałaby się przesunąć, tak żeby znowu być nakierowana w kierunku. Ale okazuje się, że ten metamateriał możemy tak zaprojektować, możemy tak sobie wymyślić współczynniki załamania tego metamateriału, że bez względu na to, z której strony ta wiązka dociera do tej naszej płaskiej anteny, ona jest w stanie to rejestrować. To jest produkt, który prawdopodobnie lada moment trafi na rynek już z komercyjnej firmy. No i można sobie wyobrazić, że na przykład można by to montować na samolotach, prawda? Bo dosyć ciężko jest taki talerz antenowy gdzieś tam na tym naszym samolocie umieścić, zwłaszcza, że on się dosyć szybko porusza, ale taki krążek, no to już nie powinno być problemu. Innym takim przykładem z ostatnich lat to jest rezonans magnetyczny, który jest stosowany w medycynie. Tam problemem jest to, że to są bardzo drogie urządzenia, które się dosyć szybko zużywają. I pytanie, które zabrzmiało, jest takie, czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób poprawić tą wydajność tego zbierania sygnału, tak żeby ten pomiar trwał szybciej i tak żeby to urządzenie podczas jednego pomiaru się krócej działało, prawda, żeby na jeden pomiar. No i to są przykłady. To jest taka ryba. Ta ryba została umocowana, położona na takiej kratce z metamateriału. I tu mamy przykład. 120 sekund trwał ten pomiar. To jest ryba bez kratki i ryba z kratką. I od razu widzimy, że ten sygnał jest dużo silniejszy, jeżeli popatrzymy na skalę. No a jeżeli wydłużymy jeszcze bardziej czas naświetlania, no to widzimy, że zdecydowanie jest bardzo duża różnica. Tak? Czyli taki metamateriał jest w stanie nam pomóc w takim obrazowaniu medycznym i rzeczywiście to działa. Pasywne chłodzenie radiacyjne. To jest taki, nie wiem, czy Państwo zauważyli, to 2016 rok tak naprawdę. To są bardzo nowe rzeczy, ale którymi wszyscy jesteśmy bardzo zafascynowani. Generalnie nie muszę Państwu tłumaczyć, że no mamy problem z generowaniem ciepła i z przegrzewaniem się Ziemi. Problem jest związany z tym, że nasza atmosfera ochronna działa troszeczkę jak szklarnia. To znaczy, że promieniowanie widzialne rzeczywiście dociera nam do naszej powierzchni, nagrzewa nam Ziemię. No i ta nagrzana Ziemia też zaczyna promieniować, ale troszeczkę w dłuższych długościach fali. I o ile to promieniowanie widzialne bez problemu przechodzi przez atmosferę, dlatego że tutaj w tym oknie przezroczystości mamy
mamy w oknie nieprzezroczystości. Czyli tutaj te dołki oznaczają te długości fali, które są transmitowane przez naszą atmosferę, a tu mamy zakres widzialny, czyli wszystko jest bardzo ładnie transmitowane. To ciepło związane z nagrzewaniem przedmiotów jest emitowane gdzieś tutaj, czyli tu, gdzie atmosfera jest praktycznie nieprzezroczysta dla tych długości fali. I dlatego właśnie nagrzewamy się i dlatego też szklarnia się nagrzewa. No i pytanie, czy metamateriał jest w stanie coś w tym pomóc? To jest taka struktura warstwowa, gdzie te najmniejsze elementy, jak Państwo widzą, mają nawet po 13 nanometrów. To jest struktura, która została wyprodukowana. To jest akurat grupa ze Stanów Zjednoczonych, która zaproponowała to urządzenie. To jest w praktyce ten prototyp, który został umieszczony. Tutaj na środku jest ta strukturka z metamateriału. Ten metamateriał został tak zaprojektowany, żeby emitował tylko i wyłącznie dla tych długości fali, gdzie ta nasza atmosfera przepuszcza. Dlatego, że może tu jeszcze tytułem wstępu. Zawsze, jeśli mają Państwo do czynienia z jakimś silnikiem cieplnym, to muszą mieć Państwo dwa obiekty. Jeden, który jest gorący i drugi, który jest zimny. No i w przypadku nas, czy naszego otoczenia, najzimniejszym obiektem, który mamy pod ręką, jest kosmos. Więc jeśli udałoby się nam wszystko, co nie chcemy, wypromieniować gdzieś tam przez naszą atmosferę, no to tak naprawdę udałoby nam się bardzo, bardzo schłodzić pewne elementy. I to jest pomysł, który za tym wszystkim stoi. A to są wyniki. Postaram się Państwu troszeczkę to wyjaśnić. To jest pora dnia, którą tutaj widzimy, to jest temperatura różnych rzeczy. Ta czerwona krzywa tutaj to jest czarna farba, która znajdowała się na tym dachu, gdzie był skonstruowane to urządzenie. To jest aluminium, więc prawdopodobnie mówimy o tych blachach, które tutaj są wyłożone. Ta czarna linia, którą tutaj widzimy, to jest temperatura powietrza, a ta niebieska linia, która tutaj widzimy, to jest temperatura tego naszego metamateriału. Jeżeli popatrzymy sobie w zbliżeniu, które mamy tutaj, to proszę zobaczyć, to jest temperatura tego naszego metamateriału, a to jest temperatura otaczającego powietrza. Czyli tutaj mamy tak na dobrą sprawę około 4 stopni różnicy i proszę zobaczyć, że ta temperatura, ta różnica rośnie, czym goręcej się robi w ciągu dnia. Czyli proszę zobaczyć, to jest klimatyzator, który nie zużywa absolutnie nic prądu, a jest w stanie schłodzić się poniżej temperatury otoczenia, powietrza, które nas otacza. Czy 4 stopnie to dużo czy mało? No to był pierwszy przykład. Teraz pomyślano o troszeczkę innych geometriach. Ciągle pracujemy nad poprawą wydajności tego typu urządzeń. Ale proszę pomyśleć, że pompy ciepła, takie, które są używane w domach, to jest różnica tylko około 8 stopni i to już jest wystarczające. Więc te 4 stopnie to jest naprawdę świetny wynik i to wynik, który nie wymaga absolutnie żadnego zużycia energii. Co więcej, jeśli umieścilibyśmy taki metamateriał na przykład na ogniwie słonecznym, to okazuje się, że możemy je również schłodzić, a wydajność ogniw słonecznych bardzo silnie zależy od tego, jaka jest temperatura. To znaczy optymalna wydajność jest w okolicach 22 stopni. Niestety w ciągu lata te ogniwa się nagrzewają do większych temperatur, no i to powoduje to, że one mają gorszą wydajność, a umieszczenie takiego właśnie metamateriału na takiej strukturze może zdecydowanie tutaj pomóc. Innym przykładem jest to, żeby zrobić taki metamateriał, który absorbuje światło słoneczne z otoczenia, żeby robił się jak najbardziej gorący, ale jednocześnie emitował to światło tylko te długości fali, które są odpowiadają tak zwanej przerwie wzbrojonej w półprzewodniku. Półprzewodniki to jest to, co kryje się za naszymi ogniwami słonecznymi. I dzięki tej przerwie zbronionej jesteśmy w stanie uzyskać z takich ogniw elektryczność. A taki metamateriał właśnie sprzężony z takim półprzewodnikiem mógłby sprawić, że cała energia, którą on zakumulował, szłaby tylko i wyłącznie na produkcję prądu, a nie nagrzanie tego ogniwa, co jest przez nas niewskazane. To może jeszcze z takich innych rzeczy, które niekoniecznie są związane z optyką. To, co Państwo widzą, to są metamateriały akustyczne, ponieważ fala świetlna jest falą, fala dźwiękowa również jest falą, to może te same pomysły, które są stosowane w stosunku do optyki, można by zaadoptować
również do fal dźwiękowych. To, co Państwo widzą, to jest właśnie dwuwymiarowa czapka niewidka dla fal dźwiękowych. To są oczywiście większe obiekty, ale również one działają. To jest taki dywan trójwymiarowy, czyli dokładnie to samo, co robiliśmy, o czym rozmawialiśmy sobie dla zakresu widzialnego. To również działa. Taki rotator może być fal dźwiękowych. Gdzie to się może przydać? No wszędzie tam, gdzie fale dźwiękowe są używane, czyli możemy mówić o ultrasonografii do poprawy rozdzielczości, na przykład właśnie tego typu obrazów w technikach związanych z sonarami, tak żeby to ta detekcja była bardziej precyzyjna. Albo w takich bardziej przyziemnych zastosowaniach, to jest znowu już z komercyjnej firmy, która planuje wdrożyć tego typu rozwiązania, to jest okno, które przepuszcza powietrze, to są te otwory, które tutaj widzimy, a jednocześnie tłumi dźwięk od ulicy. Zostało zaprojektowane tak, żeby ten szum ulicy, który tam mamy, wytłumić. I rzeczywiście, mimo tego, że ono ma te otwory powietrzne i następuje ta wymiana powietrza, to dźwięk przez taką osłonę nam nie przechodzi. A to jest jeszcze troszeczkę bardziej egzotyczny przykład zastosowania metamateriałów, no bo fala sejsmiczna, no to znowu jest fala. No więc może udałoby się tak zaprojektować metamateriał, nie w skali nano, ale w skali metrowej, żeby ochronić budynki przed falami sejsmicznymi. I to jest przykład takiego metamateriału, który został wytworzony, czyli w ziemi zostały wykopane takie pionowe otwory. To jest układ doświadczalny. To, co Państwo widzą tutaj, to jest taki kafar, który uderzał w ziemię. Tutaj ten niebieski obszar to jest właśnie nasz metamateriał, czyli takie otwory, które są precyzyjnie poustawiane względem siebie, tak żeby wytłumić falę. A to, co widzimy tutaj, to są sejsmografy, które rejestrują. No i tak to wyglądają wyniki. Czyli mamy źródło. Te białe punkciki, które tu Państwo widzą w tle, to są właśnie to jest nasz metamateriał. I proszę zobaczyć, że ta fala w tą stronę, tu gdzie jest metamateriał, praktycznie się nie propaguje. Czyli rzeczywiście w jakimś tam stopniu to udało się uzyskać. Są również metamateriały mechaniczne, których znowu własności wynikają nie z tego, z czego one zostały zbudowane, ale raczej z tej struktury, którą to widzimy. Ten pierwszy filmik, który Państwu za chwilę pokażę, żeby go dobrze zinterpretować, to proszę sobie wyobrazić, że mają Państwo kawałek balonika takiego gumowego. Jeżeli ja mam kawałek balonika i teraz ja go rozciągnę, to czego się spodziewam, to, że środek mi się zacznie zwężać, prawda? Tej mojej płachty balonikowej, takiego kwadratowa płachta z gumy, ciągnę za boki, no to środek powinien nam się zwężać. To jest coś, co powinno być intuicyjne, czego byśmy się spodziewali. Okazuje się, że jak taki metamateriał jest dobrze zaprojektowany, ma odpowiednie komórki, te takie właśnie elementarne, to proszę zobaczyć, w momencie, kiedy on jest rozciągany, to nie dość, że się powiększa w wymiarze poziomym, ale również rośnie w wymiarze pionowym, czyli coś, czego byśmy się nie spodziewali. Inny przykład, to niestety jest na razie praca teoretyczna. To jest taka strukturka, która, jak Państwo widzą, jest troszeczkę bardziej skomplikowana. To, co się dzieje w pierwszym momencie na tym filmie, to jest ściskanie elementu. Czyli mamy jakąś piłeczkę i teraz to, co Państwo robią, to tą piłeczkę ściskają. To czego się spodziewamy, no to, że ta piłeczka będzie miała coraz mniejszą objętość, no bo jest ściskana. Ten metamateriał, który tu Państwo widzą, rozpycha się w tym pierwszym etapie. Czyli proszę sobie wyobrazić, ja ściskam, on mi zaczyna rosnąć. Czyli znowu coś, co jest przeciwne do tego, czego byśmy się spodziewali i to, co jest możliwe do uzyskania właśnie dzięki nanostrukturyzacji. Oczywiście można różnego typu strukturki sobie wymyśleć, właśnie takie mechaniczne, gdzie ta funkcjonalność bierze się zdecydowanie właśnie z kształtu tych pojedynczych elementów i również wytrzymałość się bierze z kształtu pojedynczych elementów, a nie niekoniecznie z materiałów, z których został wykonany. Albo możemy sobie wyobrazić taką strukturkę też mechaniczną, to też jest metamateriał, którym możemy sobie sterować za pomocą takich kanałów powietrznych, tak? Czyli to jest taki mikrorobot, którego tak naprawdę ruchem sterujemy, doprowadzając powietrze do poszczególnych komór tego naszego urządzonka. No i to też jest metamateriał.
Także mam nadzieję, że po pierwsze, że Państwa nie zanudziłem, ale to, że naprawdę chciałem pokazać, że to jest bardzo szerokie spektrum badań. To jest tylko wierzchołek góry lodowej, tego, czym my się tutaj też zajmujemy. Dla nas jest to fascynujące, bo to jest odkrywanie trochę świata na nowo. To znaczy, to jest to, że o tych wszystkich rzeczach, o których Państwu tutaj opowiadałem, jak ja byłem studentem, to nie było jeszcze w książkach. Teraz oczywiście to się zmienia. No i właśnie to jest dosyć ciekawe, że można uczestniczyć w tym procesie i że nie wiadomo, co przyniesie jutro, a co przyniesie kolejne 10 lat, to naprawdę jest trudno przewidzieć. Także bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję.